Mateusz Waliczek, było dzisiaj blisko wejścia na boisko? No nie, myślę, że taki mecz, jaki się spodziewaliśmy, mecz walki, także no ja tylko optowałem za tym, że jeśli byłby dobry wynik, to może gdzieś tam pod koniec, ale to tak jak myślałem, był ciężkie spotkanie i raczej tam moje wejście na boisko było dalekie, że tak powiem. No ale pojawiłeś się po raz pierwszy od blisko 11 miesięcy w protokole meczowym trzeciej ligi. No na pewno jakiś tam kolejny krok, który wykonałem w swoim tam celu, który jest powrót na boisko. Wiadomo, miałem nadzieję, że będzie to z pozytywnym wynikiem, no niestety się tak nie udało. No więc przejdźmy do samego spotkania w Pawłowicach. Oględnie mówiąc, nie były to udane zawody dla rekordzistów. Przyczyny? Ja myślę, że to tak na gorąco, nie chciałbym jakichś tutaj odkrywczych rzeczy wymyślać, przyczyny. No. Na pewno zakładaliśmy, żeby tutaj nie stracić bramki, byłoby w ogóle całkiem inaczej, bo Pniówek preferuje taką grę z kontry, dłuższą piłką. Chcieliśmy im dać trochę więcej do grania i spróbować swoich szans, niestety się to nie udało. Strzelili bramkę, no i zaczęliśmy gonić wynik. Później czerwona kartka w 10, wiadomo, wszystko jest możliwe, no ale niestety druga bramka dla Pniówka i już było ciężko. Koledzy na boisku domagali się nieco wcześniej rzutu karnego. Z naszej perspektywy nie sposób ocenić, czy takowy był, czy nie, ale wprowadziło to sporo nerwowości w bielskich szeregach. No nie powinienem się wypowiadać na temat pracy sędziego. Myślę, że jeśli ktoś był na meczu albo będzie skrót, to na pewno może jakieś wnioski sobie wyciągnąć z tego powodu. No teraz mówię, piłka nożna niestety poszła w tą stronę, że interpretacja sędziego, można powiedzieć, stała się tak jak w piłce ręcznej. To, co gwizdnie, to, co opisze, tak będzie. Tak jak mógł gwizdnąć, tak tego nie zrobił, więc to może zostawmy po prostu. Skupmy się na samej piłce, bo ta dzisiaj też chyba niemal tradycyjnie na boisku w Pawłowicach tyleż była w powietrzu, co na trawie. No tak, no tutaj boisko determinuje taką specyficzną grę, no i nie pomyliliśmy się, tak, Pniówek grał jak oglądaliśmy to na skrótach przedmeczowych i w tygodniu, no i niestety bramki straciliśmy poniekąd tak, jak mieliśmy się tego wystrzec. Szybki reset głów i w niedzielę mecz z Falubazem. No, myślę, że no fajnie, że teraz jest tych meczy troszkę więcej pod koniec maj, czerwiec. Każdy chce grać, chcemy wygrywać. Wiadomo, że środek tabeli mamy, ale chcemy jak najwyżej zakończyć za tą grupą, która do końca będzie walczyć o awans. Nam zależy, żeby zakończyć sezon jak najwyżej po prostu.